Hej, z tej strony Sam, witam was w World of Baldur's Gate. W tym domu znajduje się NPC, który nazywa się Kordyr. Z tego co przeczytałem, powinien mi on zlecić zadanie na Syrenę. Ale nic takiego nie zrobił. Prawdopodobnie dlatego, bo już się zabiliśmy dawno temu. Bez wątpienia. Nie wiem, czy tak powinno być, czy jest to błąd, że nie dostaliśmy za to żadnej nagrody i nie ma dialogu. No cóż, nieważne, chodźmy do dzielnicy centralnej. Mamy tam jedno zadanie i przy okazji pozwiedzamy ją. Oczywiście kilkusekundowy log w przejściu do nowej lokacji. Ayantis. Wow, ciekawy temat. To był bardzo dziwny dialog. Czemu są tutaj w ogóle drzewa? Jakoś źle zapamiętałem tę lokację, bo w ogóle ich nie kojarzę. Z tego co pamiętam, powinien być tutaj targ? Coś w tym stylu, namioty? Czy jestem w dobrym miejscu? Aha, jestem za murem. Hey, witaj, młoda osoba. To dlatego. Napady orków w wrotach Baldura. Mam zadanie według daty. O mój Boże, co teraz się stało? No, są te napady orków. Nic ciekawego się nie wydarzyło. Zrobię to. Znaczy tutaj nic nie będzie. Po tej stronie. Jestem przy twym boku. Możemy odblokować przejście dalej. Okej. Oczywiście. Do tego budynku nawet się nie da wejść. Za to tutaj powinno być przejście. Sir Winton, pomoże się staremu człowiekowi, czemu nie? Duży diament. Trzy i pół tysiąca sztuk złota. Ej, możemy to zrobić. Kolejne zdanie typu pójdź, pogadaj, przynieś. Więc nie ma problemów. Co to za okrzyki? Możemy pozwiedzać te namioty trochę. Może znajdziemy w nich coś ciekawego. Lotander. Staliśmy otruci i to jest chyba najgłupsza rzecz, jaką zrobili w tej grze. To zadanie z Markiem i Lotanderem. Nie pamiętałem go dokładnie, myślałem, że od razu zostaniemy otruci. Ale nie, dopiero aktywuje się, jak przyjdziemy do tej centralnej dzielnicy. Co on chce od nas?
Ma klątwę przymusu. Chodźmy za nim. To jest ten namiot? Bez wątpienia. A gdzie jest mistrz? Krupier. No, najeżdżam na wszystkich i nie widzę żadnego mistrza poznania, chyba że po prostu wszedłem do tego dużego namiotu, a nie poszedłem za Markiem. Tak to wygląda. Okej, gdzie powinniśmy iść? Namiot graczy. Wróżbita. No, stanął w tym miejscu, więc chodzimy do środka. Oczywiście. Mądrze użyta wiedza to najpotężniejszy oręż. To jest przywódcą jakiś cel, to może zdjąć Giz. O to musimy się zapytać. Najwyższa kapłanka, Umbrella. Wracajmy do niego. Bez moje życie to jedno pasmo niepowodzeń. On będzie w ostrzu i gwiazdach. Znamy tą gospodę. Pozdrowienia. Piastunka. Okej. To było ciekawe. No i właśnie, jesteśmy otruci, mamy chyba jeden dzień, czy tam 24 godziny, zanim wszyscy zginą. Więc musimy rzucić wszystko, olać każde inne zadanie. I musimy się tym zająć. I to mnie bardzo denerwuje, bo nie lubię być zmuszany do czegoś w RPG-ach. No i nawet nie wiemy, w jaki sposób mnie otruł. Po prostu rozmawialiśmy przez kilka sekund. Czy to wystarczyło, żeby mnie otruć? Dziwne. No ale cóż, trzeba się tym zająć. Zrobię to. Chodźmy do tego domu. Pewnie ona zleci nam kolejne zadanie i tak dalej. Co akurat nie jest złe. Po prostu... Hej, dobra, nie wiem. Nie przepadam z takimi wątkami, gdzie muszę porzucać wszystko inne. Szczególnie gdy mamy jeszcze kolejne zadanie na czas. Bo tam akurat mamy jeszcze chyba 7 dni. Niechaj burza zniszczy niedowiarków. Okej, zapłaciłem 50 sztuk złota i czekajmy na nią. Królowa Suka nie znosi nieposłuszeństwa. Księga mądrości. Nie mam pojęcia, gdzie jest ta świątynia Tymore. Czy mamy coś w dzienniku? Znajdź odtrutkę. Nie wiadomo. Okej, wróćmy do tej lokacji na środku. Albo nie, ta świątynia powinna być chyba tutaj. Po prostu sprawdźmy wszystkie lokacje po kolei. Zaczniemy od tej na środku. Po prostu pobiegamy w kółko. Może będzie zaznaczona na mapie. Jeżeli nie znajdziemy, to przejdziemy do następnej lokacji i tak dalej, i tak dalej. W końcu ją znajdziemy. Tylko po drodze nie mogę odpoczywać, bo umrzemy od trucizny. Zgadzam się.
Wróżbita, namiot graczy, Taberna Drakon, rezydencja, namiot graczy. Czyli tutaj raczej tego nie będzie. Za tą lokacją mamy 4 kolejne. Rzuć broń i może dożyjesz do wieczora. Dobra, no. Drugi raz nie powtórzę. Morderca? To nie jest zbyt miły dialog. O, zaatakował mnie. Zginiesz w mojej ręce! Wiem, o co chodzi. On chciał, żebyśmy walczyli z druidami. I pomogliśmy tam druidom. Weszły mikstury leczenia i tyle. Reszta to pewnie śmieci. Lady Hannah. Okej. Wiemy, że w okolicy jest jakiś mag, który zniewolił nimfę. Powinniśmy jej pomóc. Bądźmy szczerzy, tutaj nie ma żadnej świątyni. Chociaż tutaj coś jest, jakaś kapliczka. Ale pusta. Powinniśmy iść tutaj, potem na górę. W ten sposób odblokujemy już wszystkie lokacje w wywrotach Baldura. I dalsza kolejność nie ma znaczenia. To wygląda jak świątynia. Chciałem już taki znaczek, ale nie mogę na to kliknąć. Żyjący na powierzchni. Gdzie do mnie? Duna. Zobaczmy, co chce. Kocham pieniążki. O tak, kocham. Pożyczcie wszelką nadzieję. Niewiele powiedział. O, dom pani, tego szukaliśmy. Zrobię to. Tędy, dobry panie, od tam. No, wybierzmy opcję drugą na początek. Nie zadziałało. Ona nie ma nic do powiedzenia. Co mamy zapłacić? Ale pora na moje medytacje. Okej. Wybacz, ale pora na moje medytacje. Zobaczmy jego ofertę. Przedmiotów. Przy okazji, czy mogę przydać swoje? Tak. Pozbądźmy się wszystkich tych. Badziewi plus jeden, które tylko zaśmiecają mi ekwipunek. Chyba jeszcze coś miałem. Tutaj mam przedmioty do zadań, więc nie mogę ich sprzedać. To jest ta księga mądrości. Czy ma jakieś dobre mikstury? Niestety nie. Tak? Dobra, wracajmy do kapłanki. Bez wątpienia. Morderca? Już
czemu tutaj leży jakaś zbroja obok niego. Yusam. Podejrzane. To bardzo. Ale to nie nasza sprawa. Szukajmy wyjścia z tej lokacji. Co to jest za wielki budynek? Komnata cudów. Mieliśmy okraść to miejsce. Przynajmniej mogliśmy wziąć zadanie na to, ale zrezygnowałem z tego. Bo kradzież jest zła. Tak po prostu dla pieniędzy. A nasza drużyna jest skłonna popełniać złe uczynki tylko wtedy, gdy służy to jakiemuś dobru. Trochę pokręcona logika. Zrobię to. Ale będę się jej trzymać podczas gry. Ups, wybrałem złą lokację. Ale nic się nie stało. Po prostu chodźmy do właściwej. Czyli tutaj. Trochę szkoda mi tej księgi mądrości, bo zwiększa statystykę o 1. Zastanawiam się, czy możemy ją jakoś odzyskać później. Bez wątpienia. Bez zabijania tej kapłanki oczywiście. Na pewno teraz jej nie zabiję przynajmniej, bo mamy jeszcze jedno zadanie u niej później. A nie chciałbym go pominąć. Zrobię to. Pogadajmy z nią. A już wszyscy biegają w kółko jak wariaci. Królowa suka nie znosi nieposłuszeństwa. Okej. Okay. Wracajmy teraz do tego nieszczęśnika. I uwolnijmy go. Oczywiście. O, tutaj mamy wyjście z lokacji. Nie musimy iść na samą górę. Wejdźmy w mapę i do... Wróżbity. Bez wątpienia. Sklep z drobiem. Nie wiem, dlaczego to miejsce jest zaznaczone, ale wejdziemy tam. Tabernę również odwiedzimy. Rezydencję. Namiot graczy już zwiedziliśmy, nic tam nie ma. Drugi namiot graczy też olejemy. Oj Boże. Zapomniałem, że mieliśmy się spotkać w tawernie, a nie przy namiocie. Mój błąd. Ale tak to jest, jak nie ogarniam tych zadań. Jesteśmy zmuszeni do poruszania się po tych lokacjach co chwilę. O ile pamiętam, to tawerna była tutaj. Wejdźmy w mapę. Jest. Ostrze i gwiazdy. Zgadzam się. I gdzie on stoi? Tak, koleżko? Raczej nie było on. Ty? Nie wtykaj nosa, gdzie nie trzeba. Wejdźmy na piętro. Tu mamy grupę
tych dziwnych gości, którzy nas olali. I mamy gościa, który nie potrafi się wypowiadać. To jedno pasmo nie powodzi. A, tutaj stoi. Mamy iść do spłonionej syreny. Zanim wieczór dobiegnie końca, się nie odczepisz. Mój but wyląty. Możecie zatrzymać się na chwilę. Wynaśmy się stąd. I poszukajmy tej syreny. Chyba wiem mniej więcej, gdzie ona jest. Oczywiście. Na samej górze wrót Baldura, w północnej części. A przynajmniej tak podpowiada mi intuicja. A jeżeli nie będzie jej tutaj, to jest w tej lokacji, po drugiej stronie muru, gdzie jeszcze nie byliśmy. Bez wątpienia. Rodnim. Co my tu mamy? Pałac Książęcy. W przyszłości się tutaj udamy. Póki co odpuśćmy sobie. O, nie ma przejścia w ogóle. O, jakiś mag do mnie biegnie. Ramanzit. Dobry wieczór tobie i twoim przyjacielu. Czy poświęcisz... Wysłuchajmy go. Wejdziecie do domu mojego kolegi Ragefasta i mamy kogoś uwolnić. Nimfę. Słyszeliśmy już o tym Ragefaście. Następne zadanie. Przejdźmy do lokacji obok. Nie, a tak. Dosyć długa wycieczka po wrotach Baldura, gdzie co chwilę jesteśmy zaczepiani przez morderców i tak dalej. Albo szalonych czarodziejów zakochanych w nimfach. Zrobię to. Wspomniana syrena. Więc dobrze zapamiętałem, gdzie jest. O, ogry. Larze. Jestem zmęczony, zabijmy go po prostu. Dokładnie. Mam już dosyć tych pogróżek. Zresztą jest dosyć żałosnym przeciwnikiem i rozleciał się na kawałki. Zerknijmy na to jego rękawice. Biegłości. Gdzie jest Marek? Borg. Hej, przyjacielu. Co ma w ofercie? Nic. Dobrze spotkać takiego zacnego chłopa jak ty. Prawdopodobnie siedzi na piętrze. Bez wątpienia. Głupiec. O, jest Marek. Sam do mnie nie podszedł. Nie będą nawet wiedzieć. A, tutaj stoi. Walnęło. Ktoś tak duże. Ci NPC? O, wrzucił niewidzialność. Wykryjmy go.
miałem zaklęcie? Żal, Kalec. No tak, nie odpoczywaliśmy od długiego czasu. I wygraliśmy. Zgadzam się. Antidotum Marka, magiczny sztylet, mikstura leczenia i jakiś łuk. Krótki. Łuk orłów, plus 2. Sztylet plus 2. I najgorsze przedmioty. It's my man. Łuk plus 1, który daje plus 1 atak na rundę, więc nie zmieniam jej broni. Niech każdy sobie łyknie to antidotum. I powinniśmy być bezpieczni. Szczekejra. I skończyliśmy to irytujące zadanie. Jesteśmy wolni. Możemy wrócić na sam środek. Uratować tą biedną nimfę. Z rąk okrutnego czarodzieja. Okraść kogoś, kogo mieliśmy. Nie pamiętam nawet kogo. Oczywiście. Odwiedzić tawernę i odpocząć. Bo już trochę minęło, odkąd jesteśmy na nogach. Bez wątpienia. A przede wszystkim odkryjmy całą tą lokację. Posiadłość Oberona. Jego mieliśmy okraść. Wchodzimy do środka. Drzwi są zamknięte. Więc musimy się włamać. Tak, zrobię to. I mam da radę. Zapiszmy grę. Oczywiście. I na górę od razu. Kucharz, sługa. Bez wątpienia. Historia północy. Cholera, kliknąłem na szafkę i mnie zauważył. Nie chcę walczyć z strażnikami, bo spadnie nam reputacja. Nie żeby ta reputacja miała jakieś znaczenie w grze. Przekłada się chyba tylko na zasadzki. Zrobię to. Oj, ludzie, ludziska! Nigdy chwili spokoju, nigdy chwili przerwy. Możemy udawać sługę. Domek mojej babuni, to raczej nie zadziała. W pałacu. Pałac Oberona. Pałac Wielkiego Księcia. Zamek Waterdeep. Nieważne. Olejmy ją. Oczywiście. Kim jest ten mag? A, Oberon. Czy on się nie nazywał Oberon? Nie ma nic więcej do powiedzenia. Zabiliśmy grę. Wyjdźmy tak? Poza jego zasięg. Bez wątpienia. Tak, okay. Powiedz, czego potrzebujesz? Magiczne zwoje, niewykrywalność, tego nie mam. O co chodzi? Zrobię to. Chodźmy na ostatnie piętro. Są tutaj córki Szandalara, tego maga, który wysłał nas na lodową wyspę.
Możemy z nimi pogrozić. Możemy odejść. No okej, okay, musimy je zabić. Zabierze cię śmierć! Nie mamy wielkiego wyboru. Rzuciły nam strach. Skontrujmy to zaklęcie. Mów. Za pomocą odporności na strach. Cieszyć się takim spokojem. No, szybko się zorientowałaś. To została ostatnia siostra. Ile ma życia? Jakie obrażenia dopiero. Tamten sługa uciekł. Dobrze, bo nie chciałem go nawet zabijać. Mogę sobie odpocząć? A nie mam kontroli. Co my tu mamy? Historia północy. Historia wybrzeża, czy tam jakiegoś smoka. Posążek. Kawałek artefaktu. Księga magii. Tego szukaliśmy. Dla złodziei. Czy mieli jakieś ciekawe przedmioty? Ona nie. Ona ma jakiś naszyjnik. I ostatnia siostra. Nie ma nic ciekawego. Zerknijmy na to. Naszyjnik pocisków. Będzie na sprzedaż. Okej, okay, niech Wikonia trzyma te przedmioty. O co chodzi? Możemy odpocząć? Tak. Świetnie. Bez wątpienia. Zbierajmy się stąd. Nie ma cholera, zabiłem tego sługę. Ile mam teraz reputacji? Przeciętny 10. No nieważne. Mogę być przeciętny. Pasuje to do neutralnej drużyny. Oczywiście. Mój honor to moje życie. Nie ma to dla mnie znaczenia, Ayantis. To tylko on się w drużynie przejmuje reputacją. Nie będę stał bezczynnie, gdy moi towarzysze popełniają nieprawe czyny. Przestań marudzić do cholery, bo wylecisz. Dwa dialogi w ciągu 5 sekund to trochę za dużo jak na mój głos. Tawerna Drakon i rezydencja. Chodźmy najpierw do rezydencji, znaczy się do tawerny. Czy weźmiemy jakieś zadanie tam? Dosyć mała ta tawerna. Słuchaj, nie ma tutaj niczego. Szynkarz. Napotkane osoby. Całkowicie pusta? Coś nowego. Chcecie whisky? Trzeba tylko się napić albo odpocząć. Naprawdę z nikim nie da się tutaj pogadać normalnie? I nie ma wyjścia. Jakieś wyższe piętro, więc wychodzimy. Chodźmy uratować nimfę. Tu jestem. Włammy się. Oczywiście, zrobię to. Równy z ciebie. Ubra mnie tą postać. Zastanawiałem się, dlaczego chcę ukraść drzwi. Tak, oczywiście. Szybki zapis, zanim wejdziemy.
stąd, żebraku! Chodźmy dalej. Posąg. Czy jestem w dobrym miejscu? Nie mogę stąd wejść w mapę lokacji. A, to są same posągi. Tutaj nic nie ma. Czytajmy grę. Poszedłem do nie tego domu, co trzeba. Co nie zmienia faktu, że musimy kupić swoje zamiany kamienia w ciało i ratować tych nieszczęśników. No, przynajmniej taki jest plan mój. No, jego rezydencja jest tutaj? Nie, to prowadzi do tego samego domu. A, nie wiem dlaczego imię Gist pomyliłem się z tym Rage Fastem, coś takiego. No cóż, skoro nie ma tutaj domu tego maga, to skończyliśmy w sumie w tej lokacji. Został tylko ten dom z posągami, a nie mam przy sobie żadnych zwojów. Więc musimy udać się do świątyni. Wejdźmy jeszcze do tego sklepu z drobiem. Zobaczmy coś w środku. Chyba coś musi tam być, skoro jest zaznaczone na mapie, prawda? Ciekłe kurczaki. Nie ma litości dla tych. Prawdziwa bitwa ze złem. Uciekaj, albo kto wygra? W tej walce na śmierć i życie. Oczywiście. Oczywiście nasi bohaterowie. Bez wątpienia. Chodźmy do domu pani. W lokacji obok. Tam można było kupić zwoje. Nie pamiętam ile było tych posągów, więc kupię 10. Było chyba trochę mniej, ale... nie będę ryzykować, że będę musiał się wracać. Tak? Czy mogę wejść do środka tylko moją postacią? Na szczęście tak. Zbierzmy te zwoje i wracajmy. Wybacz, ale pora na moje medytacje. Proszę 10 sztuk. I wracamy. O co chodzi? Zrobię to. Jestem ciekaw, co mają do powiedzenia ci ludzie. Odmienimy ich. Wrócimy do gildii złodziei. Oddamy zadanie. Tak wygląda plan. Na resztę tego odcinka. I tak trwa o wiele za długo. Czy za długo? Dłużej od poprzednich. Oczywiście. A to dlatego, bo musieliśmy podróżować pomiędzy lokacjami. Wejdźmy do środka. Kogoś brakuje. Oczywiście zablokowali się w głupim miejscu. Wstawię sobie tutaj te zwoje. I zaczynamy.
Może ktoś się do nas przyłączy nawet. I ostatni. Co? Och, przepraszam, że wrzeszczał. Hej, stary. Nie są zbyt mili. Miło mi cię poznać, przyjacielu. Nie ma żadnego innego dialogu, tylko dwa. Z tym strony, a teraz dawaj nagrodę, przybyliśmy uwolnić się od twojego skarbu, to jakiś żart? Dlaczego niby miałbym coś takiego powiedzieć? To w ogóle nie pasuje do mojej postaci. No nieważne, uwolniliśmy ich, tyle. Myślę, że uciekli zanim porozmawiałem z każdym. Ale to naprawdę był głupi dialog i w ogóle nie pasował do naszej drużyny. Jeszcze mamy ten kawałek do zbadania. Zanim stąd odejdziemy. Naprawdę, czasami brakuje odpowiedniej opcji dialogowej. Są same złe odpowiedzi, tak to ujmę. Albo same dobre. Na szczęście nie zdarza się to zbyt często. Tutaj jeszcze mamy jakieś domy. Ale nic nie zaznaczyło się na mapie, więc chyba nie są istotne. Napotkana osoba. Sprawdziłem, czy czegoś nie pominęliśmy i okazuje się, że jest tutaj jeszcze jedno zadanie, które łatwo przeoczyć. Powinno być w tym domu. Nie wiem, czy będzie zamknięty. Nie mogę sforsować tych drzwi, więc czekamy na Imoen. W tym domu albo w którymś z tych. Ja myślę, że w tym mniejszym. Tak? Zrobię to. Oczywiście. Tych, którzy szukają drogi. Mój najmłodszy syn znowu uciekł. Dajcie mu szczęśliwy talizman. Okej. I właśnie to chciałem wziąć. O co chodzi? Wynośmy się stąd w końcu. I do pierwszej lokacji. Zrobię to. Teraz do gildii do złodziei. Sklep z bronią, elfia pieśń. Tawerna. Zastanawiam się, czemu gildia złodziei nie jest zaznaczona na mapie. Wydaje się bardzo ważnym budynkiem. Łatwo go przegapić. Pamiętam o niej, że tylko dlatego mam otworzone drzwi. Oczywiście. I potem poznałem, że ten budynek. Gdyby nie to, to bym go nie znalazł ponownie. Pogadajmy z Alatosem. Musimy zginąć?
Cholera. I taką dostajemy nagrodę. Co tą gildię mam wybić? Zginiesz w całej ręki! Naprawdę wszystkich tych złodziei mam wyrżnąć pięć? Jak sobie życzysz. Ale jesteś umówiony. No dobra. Można powiedzieć, że to jest czynienie sprawiedliwości. Zabijamy w końcu szumowinę i tak dalej. O co prosisz? Tak? Tak, zwarta i gotowa. Różdżka paraliżu, nie potrzebuje jej. Nic więcej tutaj nie ma. Zrobię to. Ktoś jeszcze chce z nami walczyć? Nie. No to na tym zakończymy odcinek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. I do usłyszenia. Hej. Oczywiście.